Najnowsza generacja okien. Estetyka, funkcjonalność, nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych, a otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Najnowsza generacja okien. Estetyka, funkcjonalność, nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Trzeba pokonać 205 stopni, by poznać historię miasta i jego mieszkańców w magazynie miejskim o nowej atrakcji turystycznej na mapie Kalisza. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Jest ostatni dzień czerwca, pora na magazyn miejski. Na początek skrót najważniejszych informacji. Kolejne doniesienia medialne o zaniedbaniach w diecezji kaliskiej i kolejna kontrola. Tym razem Watykan wysyła swojego przedstawiciela do seminarium. Beczki z nieznanymi substancjami na posesji w gminie Żelazków. Trwa ustalanie ich zawartości. W tą chwilę trwa też diagnostyka, czy te beczki mają jakąś substancję bardzo szkodliwą dla organizmów. Wieża i piwnica ratuszowe otwarte. Historia miasta od korzeni po czasy współczesne. Otwieramy ją dla mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców, co będzie niewątpliwie dużą atrakcją. Nie aspirowaliśmy do tego, żeby stworzyć muzeum. Kolejna odsłona działalności, a raczej tuszowania przestępstw seksualnych przez biskupa Edwarda Janiaka. Tym razem sprawa dotyczy Wyższego Seminarium Duchownego, w którym wizytację zarządziła nuncjatura apostolska w Polsce. Rolę wizytatora powierzono arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu z Poznania, a to pokłosie kolejnych medialnych doniesień o tym, co działo się w diecezji kaliskiej. Zaledwie kilka dni temu papież Franciszek ustanowił administratora sede plena diecezji kaliskiej. Tym został arcybiskup Grzegorz Ryś, teraz kolejna uczelnię kształcącą od kilku lat duchownych. Nuncjatura apostolska w Polsce komunikat w sprawie Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu wydała w poniedziałek.
Kongregacja do spraw duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej. Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła arcybiskupowi Stanisławowi Gondeckiemu, metropolicie poznańskiemu. Dokładnie przed tygodniem katolickie pismo Więź informowało, że w lutym 2018 roku rektor Kaliskiego Seminarium złożył w nuncjaturze skargę na ordynariusza diecezji kaliskiej i podobnie jak zarzuty zawarte w filmie braci Sekielskich Zabawa wchowanego, dotyczyła ona przyzwolenia na przestępstwa seksualne wśród księży. Rektor Kaliskiego Seminarium Duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu, napisał autor artykułu, który ukazał się we wspomnianym magazynie. I to nie jedyne doniesienia medialne dotyczące biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. W ubiegłym tygodniu Gazeta Wyborcza podała o wizycie duchownego w szpitalu. Początkowo ordynariusz diecezji kaliskiej miał trafić na wieczorynkę przy ulicy Poznańskiej z podejrzeniem udaru, jednak po badaniach ten wykluczono i jak podaje dziennik, miało się okazać, że biskup jest pijany. Edward Janiak sławę zyskał po premierze filmu Tomasza i Marka Sekielskich, w którym autorzy pokazują mechanizm tuszowania pedofilii wśród księży przez ordynariusza diecezji kaliskiej, który nie tylko miał przymykać oczy na doniesienia ofiar duchownych, ale też nie próbował walczyć z ich przestępczą działalnością. 107 200-litrowych i 45 tysiąclitrowych beczek z nieznaną substancją ujawniono w poniedziałek w Czartkach w gminie Żelazków. Pojemniki były składowane na posesji wynajętej przez trzech mężczyzn, których zatrzymano w trakcie ich rozładunku i którzy będą musieli wyjaśnić, co jest w beczkach oraz jakie było ich przeznaczenie. Informacje o beczkach z nieznaną substancją strażacy otrzymali w poniedziałek 29 czerwca przed godziną 11. Na miejscu potwierdziło się, że na terenie działki znajdują się beczki z nieustaloną zawartością. Wszystko składowane było w ciężarówce oraz w stodole. Okazało się, że tutaj składowane były zbiorniki 1000-litrowe w ilości około 44 sztuk oraz beczki 200-litrowe i tych beczek naliczyliśmy ponad 104 sztuki. Także na tą chwilę trwa też diagnostyka, czy te beczki mają jakąś substancję bardzo szkodliwą dla organizmów. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego przeprowadza też tu swoimi urządzeniami, pobierając próbki, tą analizę. No nasze działania głównie skupiają się na określeniu składu chemicznego. Wstępne badania wykazały, że w pojemnikach nie było substancji żrących, beczki były składowane na posesji, którą, jak wynika z naszych ustaleń, właściciel obecny w poniedziałek na miejscu zdarzenia wynajął zatrzymanym przez policję mężczyznom. Sposób składowania tych beczek oraz ich przewożenia stanowił zagrożenie dla środowiska, w związku z tym będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie. Do sprawy zostało zatrzymanych trzech mężczyzn, kierowca samochodu ciężarowego oraz dwie inne osoby, które pomagały przy załadunku. Policja będzie również wyjaśniać, czy ta sytuacja może mieć związek z innymi tego typu sprawami dotyczącymi porzuconych naczep z chemikaliami, do których dochodziło na terenie kraju, także między innymi w powiecie ostrowskim. Od korzeni, czyli piwnic, przez wieki zlokalizowane na różnych kondygnacjach po współczesność, czyli rzut okiem na Kalisz z góry. Mieszkańcy najstarszego polskiego miasta, ich goście i turyści od soboty niezwykłość dziejów Grodu nad Prosną mogą poznawać odwiedzając ratusz, a konkretnie jego piwnice i wieże, które po kilkumiesięcznym remoncie stały się nowoczesnymi przestrzeniami, którym sentymentu dodaje tematyka ekspozycji. Zaczyna się od przywitania w holu kaliskiego ratusza. Każdy, kto postanowi udać się na wędrówkę po zakamarkach gmachu stojącego w samym centrum miasta, na dzień dobry usłyszy hejnał i kilka słów od kaliskiego hejnalisty, którego oglądamy w herbie miasta. Pełno przygód i zagadek podróż. Życzę Wam wielu wrażeń. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzicie mnie i moje miasto. To jest zapętlone, natomiast musimy poczekać na początek. Kolejny punkt to piwnica, a tam szlak bursztynowy z multimedialną mapą i ciekawostkami z nim związanymi oraz niewątpliwie atrakcją, wozem rzymskim, który przed laty z okazji 1850-lecia naszego miasta stał na głównym rynku i przypominał, że Kalisja była ważnym punktem na trasie wędrówek kupców z południa po Złoto Bałtyku
czyli bursztyn. I ten też na ekspozycji znajdziemy. Piwnica to sporo zabawy, wirtualna księga, puzzle czy dywan, które pozwalają wędrować przez dzieje i wydarzenia. Jest około 15 wzorów, gdzie dzieci mogą sobie zmieniać, niekoniecznie historycznie. Trzeba przejść przez mieście. A do tego sala zabaw, w której przede wszystkim najmłodsi będą mogli dowiedzieć się, jak kiedyś żyło się w Kaliszu. Każdy, kto ma ochotę zabawić się, zobaczyć siebie w stroju średniowiecznym. Jest też tajemnicze pomieszczenie z sufitem z butelek. Czemu służyło? Trzeba sprawdzić samemu. A wychodząc z ratuszowych podziemi, warto wybić sobie złotą monetę z wizerunkiem budynku, datą i napisem Kalisz. I można iść wyżej. Hol trzeciego piętra magistratu to ekspozycja ratuszowej wieży w pigułce. Tutaj dociera winda zamontowana w siedzibie władz miasta i tutaj mogą dotrzeć osoby niepełnosprawne poruszające się na przykład na wózkach. Dlatego tutaj także monitory, na których można zobaczyć cztery strony świata. Ten sam widok rozprzestrzenia się przed tymi, którzy dotrą na taras widokowy. Także tutaj sporo o aglomeracji kalisko-ostrowskiej, bo remont i stworzenie multimedialnej ekspozycji ze szczyptą sentymentu było możliwe dzięki zintegrowanym inwestycjom terytorialnym, z których miasto pozyskało ponad 2 miliony złotych. A cały projekt to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, z którego udało się otrzymać ponad 6 milionów złotych. Jest to ekspozycja bardzo nowoczesna, multimedialna, a myślę, że i wielokrotnie zaskakująca. Poznamy tutaj dzieje Kalisza od czasów tych najwcześniejszych do czasów tych współczesnych. Pierwszy poziom wieży ratuszowej to Kalisz Książęcy i Kalisz Królewski. Historia pierwszej lokalizacji grodu, jego przeniesienie w obecne miejsce i rozwój od lokacji po wielki pożar w 1792 roku. Kolejny krok to zatopienie się w Kalisz wielokulturowy. Kalisz, miasto otwarte na inne nacje, inne religie, których przedstawiciele przez wieki budowali miasto. Mieli wpływ na jego rozwój i wielowymiarowość. Dlatego artefakty przybliżające wyznawców największych religii, judaizmu, prawosławia i chrześcijaństwa. Tutaj warto wyjaśnić, że informacje, tak pisane na ścianach, czy w formie puzli lub projekcji pojawiających się na monitorach, zapisane są na heksagramie, który przypomina gwiazdę serbu Kalisza, gwiazdę Dawida, ale też plaster miodu. Wiadomo, plastry miodu, praca organiczna, praca wielu różnych mniejszości, wielu różnych nacji, która w ewidentny sposób pozwoliła na to, aby miasto rozwijało się we wspaniałej harmonii przez wiele set lat, przesączano różnymi wątkami kulturalnymi. Kolejne piętro to już czasy nam bardzo bliskie, wiek XIX i wiek XX, rozwój miasta i wielka pożoga I wojny światowej, czyli zburzenie miasta, które oglądamy na zdjęciach i przy dźwiękach ustawionej tutaj armaty. Cel, jaki nam przyświecał, żeby pokazać miasto pod takim tytułem jedynie w Kaliszu. Tu możemy zobaczyć nasze miasto. Tutaj są dwie wersje prezentacji, trochę dłuższa i bardzo krótka, która pokazuje tylko miasto lokacyjne. Także też jest fajnie ze względu na to, że udało się odtworzyć wszystkie kamieniczki, tak jak budowało się miasto. Przygotowali nam to pracownicy naukowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oni malowali nasze miasto, bardzo długo się uczyli i powstało dzieło właściwie bardziej artystyczne niż historyczne. Jest też oczywiście miejsce na kaliskie zegary. W wieży ratuszowej znajduje się mechanizm, urządzenie, które mieszkańcom odlicza czas, więc to czwarta kondygnacja. Jest poświęcany również zegarom kaliskim. Możecie Państwo zobaczyć zegary te takie nawet słoneczne, które tutaj są umieszczone. Nie każdy z nich są autorstwem rodu Stilterów, które zapoczątkował niejako działalność tego zegara. Kamerka umieszczona w mechanizmie pokazuje nam cały czas ten zegar od środka. To jest właśnie ród zegarmistrzów, którzy od Rafała Władysława Stiltera, o którym możemy się dowiedzieć, naciskając w odpowiednim miejscu ekran, ród, który zapoczątkował działalność tego zegara.
Wędrówka kończy się na tarasie widokowym. Żeby spojrzeć na panoramę miasta, tego najstarszego i tego już całkiem nowego oraz rozrastających się obrzeży Kalisza, a nawet sięgnąć wzrokiem znacznie dalej, a przy dobrej pogodzie horyzont oddala się o dziesiątki kilometrów, trzeba pokonać 205 stopni. To 205 schodów umożliwia poznanie historii miasta, co prawda nie w taki stricte historyczny sposób. Nie stricte historyczny sposób, ale z brzemieniem historii, który wciąż na Kaliszu tkwi. No, pamiętajmy o tym, jest to najstarsze miasto w Polsce, o najstarszej pisanej metryce. Bilety na zwiedzanie można kupować online. Żeby odbyć wędrówkę od najstarszych czasów do współczesności potrzeba około godziny. Tyle trwa zwiedzanie z przewodnikiem, które będzie odbywać się do momentu zagrożenia koronawirusem. Docelowo spacer od piwnic po taras widokowy zwiedzający będą odbywać samodzielnie. Oczywiście obecnie każdy zwiedzający musi mieć zakrytą twarz, a na dłoniach rękawice. Środa 1 lipca. Dla szpitala w Wolicy to szczególna data, bo oficjalnie może wrócić do swojej pierwotnej działalności, czyli leczenia chorób płuc. Placówka, mimo że było to dla niej wielkie wyzwanie, jest gotowa do przyjęcia pacjentów. Tych ze stwierdzonym COVID-em w Wolicy już nie ma. Ostatni chorzy zostali przetransportowani do Poznania. Szpital został dokładnie odkażony, wysprzątany, ściany odświeżone, a całość dobrze wywietrzona. Myśmy wzięli profesjonalną firmę, która nam zrobiła to odkażenie i odgławanie, firmę certyfikowaną, także będziemy mieli certyfikat potwierdzający, że szpital jest bezpieczny. Pomieszczenia to jedno, druga kwestia to personel. Zdaniem dyrektora Wysockiego dla pewności kadra powinna przejść testy na obecność koronawirusa, ale NFZ uważa, że nie jest to konieczne. Planowaliśmy te wymazy na poniedziałek i wtorek w dwóch rzutach, natomiast no dzisiaj żeśmy otrzymali pismo z funduszu, że nie widzi potrzeby, żeby te badania wykonywać i nie sfinansuje. W związku z tym no, nie mamy na tyle środków finansowych, żebyśmy to mogli zrobić z własnych środków, natomiast jestem bardzo zdziwiony tą. Fundusz nie widzi pan jako szef jednostki widzi? No, oczywiście mogą być nosiciele i dla bezpieczeństwa i funkcjonowania szpitala i personelu oraz pracowników uważam, że te badania powinny być wykonane. O sprawie wie organ prowadzący, czyli Urząd Marszałkowski i wojewódzki konsultant do spraw epidemiologii. Przypomnijmy, że szpital w Wolicy 20 kwietnia został przekształcony na jednoimienny, drugi taki w Wielkopolsce. Przez dwa miesiące przyjął 137 pacjentów chorych na koronawirusa. Absolutorium dla zarządu województwa wielkopolskiego jest, ale w zarządzie nie ma już Marzeny Wodzińskiej. W poniedziałek przyjęto rezygnację Kaliszanki z członkostwa w zarządzie. Marzena Wodzińska wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze: moją główną dewizą zawsze była, jest i będzie pracowitość. Dlatego jestem przekonana, że podległe w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu obszary zostawiam w dobrej kondycji. Zawsze dbałam o to, aby Wielkopolska Południowa nie była pomijana przy podziale środków, a rozwój całego województwa był zrównoważony i z tego jestem najbardziej dumna. Wodzińska nadal pozostaje radną sejmiku. A Marzenie Wodzińskie podległy był m.in. Departament Zdrowia, więc teraz czas na koronalicznik. A epidemia ciągle się tli. W naszym województwie od wczoraj odnotowano 27 nowych przypadków koronawirusa. Jest też ofiara śmiertelna. W Kaliszu i powiecie kaliskim mamy 7 nowych zakażonych, wśród nich są dzieci. Liczba zainfekowanych w naszym mieście i regionie sięga już 700 osób. Kolejne przypadki zakażeń to te z sąsiednich powiatów Ostrowa, Ostrzeszowa, Kępna, Jarocina i Turku. W powiecie tureckim jest też pierwsza ofiara COVID-19, to 82-letni mężczyzna. Ostatniej doby w Wielkopolsce z tej choroby wyzdrowiało kolejnych 40 osób. Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Przespole w Kościelny w gminie Caków Kolonia. Wczesnym popołudniem samochód ciężarowy wypadł z drogi i przewrócił się do rowu. I choć wszystko wyglądało bardzo poważnie, kierowca szczęśliwie opuścił kabinę o własnych siłach.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 29 czerwca około godziny 13. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca ciężarówki jadąc w kierunku Malanowa podczas mijania się z innym pojazdem za bardzo zjechał na prawo, złapał pobocze i wtedy ciężarówka wjechała do rowu i tam przewróciła się na bok. Mężczyzna opuścił samochód o własnych siłach, był trzeźwy. 40-latek z powiatu obornickiego został ukarany mandatem karnym. I wracamy do Kalisza, a konkretnie do Parku Miejskiego, bo tam zamontowano 74 nowe latarnie. To jeden z ostatnich etapów przebudowy wałów przeciwpowodziowych i w najbliższym czasie będą świecić także w dzień. Przez jakiś czas latarnie będą świeciły zarówno w nocy, jak i w dzień. Aby dostosować działanie nowych latarni do istniejącego oświetlenia, konieczne jest zalogowanie ich do systemu GPS. Duża liczba drzew utrudnia jednoczesne przeprowadzenie tego procesu dla wszystkich latarni, dlatego może to potrwać około 2 dni, wyjaśnia Katarzyna Ciupek z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kalisza. Gdy tylko latarnie zostaną podłączone do systemu, harmonogram pracy parkowego oświetlenia wróci do normy. A teraz informacja, na którą od dawna czekali wszyscy kibice, w szczególności kibice siatkówki. Od środy do niedzieli Hala Arena gościć będzie uczestniczki finałów Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce. W turnieju weźmie udział 8 drużyn, a jednym z faworytów do medali będzie zespół Energiem KS Kalisz. Przygotowania kaliszanek do tych zmagań znajdują się już na ostatniej prostej. Pierwotnie walka o medale w kategorii juniorek miała rozstrzygnąć się w marcu, ale turniej został odwołany z uwagi na pandemię koronawirusa. Później PZPS podjął decyzję o dokończeniu rozgrywek, a na gospodarza zawodów finałowych wyznaczył kaliski MKS. W ten sposób od środy do niedzieli w hali Arena o laury Mistrzostw Polski rywalizować będzie 8 najlepszych ekip w kraju. To jest fajnie, bo gramy u siebie. Strasznie żałujemy tego, że na salę najprawdopodobniej ani rodzice nie będą mogli wejść, ani żadni kibice, bo jednak granie tutaj, moja roczna praca w MKS-ie, to jeśli chodzi o kibiców, to można tylko mówić w samych superlatywach. Kaliszanki już w maju zaczęły przygotowania indywidualne, a od czerwca trenują wspólnie. Od razu nie wchodziłyśmy na najcięższe obciążenia, tylko trenerzy wszystko nam po prostu fajnie rozplanowali. Ruszyliśmy z siłownią, więc na pewno ta siłownia dużo nam daje, wzmocniła nas i oczywiście miałyśmy w domu już wyznaczone zadania i każda je wypełniała, więc myślę, że jesteśmy może nie do końca jeszcze gotowe, bo mamy kilka dni, ale fajnie to wygląda. W swojej grupie juniorki MKS-u rywalizować będą z zespołami ze Stężycy, Krakowa i Łodzi. Z tą pierwszą drużyną zmierzą się w środę o 10:00 na otwarcie 5-dniowej imprezy. Szczerze, pierwszy mecz jest dla nas najważniejszy, a po pierwszym meczu to będzie drugi mecz dla nas najważniejszy. Zespół z Kalisza stanowi mieszankę utalentowanych kadetek i juniorek. Nie brakuje wśród nich zawodniczek, które miały już okazję grać w finałach Mistrzostw Polski. Są też kadrowiczki jak Oliwia Poreda, która wróciła niedawno ze zgrupowania młodzieżowej reprezentacji kraju. Słyszałam bardzo dużo opinii, szczerze mówiąc, i wszyscy mówią, że niby jesteśmy faworytem, ale nie można spoczywać na laurach. I my będziemy na pewno chciały się pokazać z jak najlepszej strony i oczywiście walczyć o medale, ale jak będzie, to wszyscy zobaczymy. W drugiej grupie zagrają zespoły z Łasku, Olsztyna, Poznania i Legionowa. Do fazy półfinałowej awansują po 2 najlepsze drużyny z każdej stawki. Mecze o miejsca medalowe odbędą się w niedzielę. Wszystkie spotkania toczyć się będą bez udziału publiczności, ale transmisję śledzić będzie można w internecie. Szczegóły znajdują się na portalu faktykaliskie.pl. Sporo młodych gwiazd siatkówki, ale my oczywiście będziemy trzymać kciuki tylko za kaliszanki. Zaczynaliśmy magazyn miejski mówiąc o wizytacji w seminarium, a na koniec informacja o zmianach w parafiach, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i wikariusze, przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Zaproszeniem na naszą stronę internetową tradycyjnie kończymy magazyn miejski. Widzimy się w środę o 17:15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Wieczór pogodny, ale chłodny. Termometry pokażą 18 stopni Celsjusza, barometry 992 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Noc także pogodna. Temperatura spadnie do 14 stopni, ciśnienie stabilne wyniesie 993 hektopaskale. Środa od rana i przed południem pogodna, później zacznie przybywać chmur, możliwe też opady deszczu. Cieplej, termometry pokażą 22 stopnie, ciśnienie nadal niskie, wyniesie 992 hektopaskale. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu w porywach do 40 km na godzinę.